Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska, witam i zapraszam na kolejny punkt naszego programu, którym jest debata z publicystami. W naszym studiu dzisiaj nie byle jaki skład, bardzo dobry, Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, witam równie serdecznie. Dzień dobry. Panowie, na początek chciałabym pokazać państwu takie nowe zwyczaje w rozmowach z dziennikarzami. Jak się okazuje, z dziennikarzem i z operatorem Telewizji Polskiej, konkretnie magazynu śledczego Anity Gargas. Leszek Czarnecki, oligarcha finansowy, można by rzec, z trzeciej RP, zaatakował dziennikarzy. Popatrzmy. Rycząc, że tak mu się nie udało. Co pan robi? Co pan robi? Co pan robi? Przepraszam, co tu się dzieje? Co pan robi? Panowie, no właśnie, jak było, sami panowie widzieli, to co mogło tak mocno zdenerwować? Leszek Czarnecki dzisiaj ma nową ksywę Czułko, bo wali z czułka. No. Nie, no widać ewidentnie, czytałem już oświadczenie pana Giertycha, który twierdzi, że dziennikarz prowokował i blokował. To na podstawie tego materiału można stwierdzić, jakby. Ale Leszek Czarnecki i Roman Giertych tylko ignorowali ekipę TVP. Więc właśnie, więc na podwórku u mnie w Gdańsku, w Rzeszczu, powiedziano by, że pan Leszek Czarnecki wystartował do kamerzysty i chyba tak właśnie szczółka próbował. Kamerzysta jakoś się znalazł, na szczęście w pewnym momencie ta furia zniknęła i poleciał do samochodu, ale pan Leszek łatwo wypada z nerw. No właśnie. No, jak na bankiera i biznesmena, panu Leszkowi szybko nerwy puszczają. No, miał minę taką, jakby nie szedł na kamerę, tylko jakby szedł do ataku na bagnety. Potem mu trochę przeszło. No, trudno się zresztą dziwić. No, albo magazyn wiem, śledczy Anity Gargas mówi, że pytania były o obligacje GetBack, o odszkodowania dla poszkodowanych. No, jeszcze oprócz obligacji GetBack mamy kredyty frankowe, oprócz kredytów frankowych jest czym wybierać. No i pan Leszek, że tak powiem, pod naporem tych trosk widać wyszedł z siebie, stanął obok i ruszył na kamerę. No widać wyraźnie, że kto zadaje się, jak tu mówiliśmy z panem redaktorem Semką, kto zadaje się z mecenasem Giertychem, ten już coraz rzadziej się uśmiecha. Drodzy państwo, popatrzmy, dlaczego też nie uśmiechali się poszkodowani właśnie obligatariusze GetBacku. Bardzo proszę. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ulica Chocimska 28, to tutaj w godzinach porannych stawił się Leszek Czarnecki na badanie wariografem. Przed prokuraturą czekał na niego komitet powitalny w postaci kilkunastu osób poszkodowanych w aferze GetBack. Tak wyglądał moment wejścia do prokuratury. Kiedy wróci nam pieniądze obligatariuszom, których pan zwrócić pieniądze. Proszę zwrócić pieniądze poszkodowanym. Proszę oddać pieniądze pochodzące z przestępstwa. Prosimy pana Leszka Czarneckiego, aby jako uczciwy człowiek oddał nam te nasze środki. I również mimo tego, że... No właśnie, Piotr Semka mówił, że jest w czym wybierać, jeśli chodzi o te wszystkie przewinienia Leszka Czarneckiego, ale co ciekawi, to też to nowe podejście do dziennikarzy. Leszek Czarnecki słynny był z takiego opanowania bardziej. Nie, właśnie... Leszek Czarnecki znany był z tego, że w ogóle się dziennikarzem nie pojawiał. I w pewnym momencie wszedł w tą grę, z której znamy tylko część taśm z rozmowy z szefem KNF-u. No i mam wrażenie, że tutaj żadnych nowych elementów już chyba nie będzie. Były, i raczej Leszek Czarnecki odkrywa, że to nie służy biznesowi, taki hałas wokół niego. Tym bardziej, że w obu tych sprawach, w sprawie Austriaka słynnego, wszyscy mówią Austriak, nikt nie może tego nazwiska zapamiętać, i pana Czarneckiego, wyraźna maniera Romana Giertycha, aby ze sprawy robić polityczny show, no nie służy jak gdyby bohaterom tych wydarzeń.
Pieniądz lubi ciszę, a Grzegorz, a pan Leszek Czarnecki lubi Szczółka i nie lubi dziennikarzy, albowiem jego doświadczenia z dziennikarzami sięgają już lat wstecz. No ale jak można powiedzieć, że nie sobie, lubi dziennikarzy, jak ma żonę dziennikarkę, Andrzeju. Tak, no ale to co innego. Natomiast z tymi dziennikarzami, którymi nie jest tak blisko jak ze swoją żoną, to ma tylko same kłopoty. Przypomnijmy, że to w końcu dziennikarze odkryli jego powiązanie i jego przeszłość tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa w czasach PRL-u i od tamtej pory nie darzy przyjaźnią ani sympatią przedstawicieli tego zawodu, zaznaczmy, oprócz swojej żony. Żonki, tak, pani Jolanty Pilkowskiej, o której też dzisiaj głośno tak, bo miała ułatwić ucieczkę, tak, swojemu mężowi. Przewoziła w bagażniku pana Czarneckiego, okazuje się tak zupełnie niepotrzebnie, to po raz kolejny nerwy puściły, albowiem jak podają przedstawiciele służb, to nie było żadnej akcji planowanej przeciwko panu Czarneckiemu, a państwo Czarneccy w panice pakowali się do samochodu, z tym, że pani Pińkowska za kierownicę, pan Czarnecki do bagażnika. Aleksander Kwaśniewski, pamiętasz? Tak, schodził też. Tak, schodził po drabinie do bagażnika, to też świadczy o nadmiernej nerwowości i panice. No, ale jak to się mówi, na złodzieju czapka gore. Panowie, jak mówimy o dziennikarzach... Ale bardzo byłem gestem, tak? Jolanty, bo to, że pana Leszka wypuściła z tego bagażnika, bo... Mogła nie wypuścić. Miała go w ręku. Panowie, całą fortunę. Skoro mowa o dziennikarzach, no to panowie jesteście najlepszym przykładem takich dziennikarzy niepokornych, z wieloletnim doświadczeniem. Ja tylko nadmienię, że jest nowa książka Rozmowa z Piotrem Semką, którego gościmy. Piątka ósemki. Jest to rozmowa... Wszyscy mnie pytają, czy to jest związane z Piątką Morawieckiego. No właśnie, więc co jest w środku? Piątka Kaczyńskiego. To jest Piątka, nie, i Piątka Kaczyńskiego, nie, to jest Piątka ósemki, czyli podsumowanie, które napisałem, jak przekroczyłem 50. Teraz już mam 54 lata i czuję się jak starzec. To niedługo będzie szóstka ósemki. No tak, no sekwele kolejne. W środku między innymi spotkania z Jackiem Kurskim, spotkania z ważnymi politykami, czasy Solidarności, prawda? No, dawne czasy, wesołe dosyć. No właśnie, i jak to wygląda dzisiaj, jeżeli patrzymy na te elity trzeciej RP, bo to jest takie dobre nawiązanie. Leszek Czarnecki, który przez lata żył w takim dobrobycie i medialnym właśnie nietknięciu, prawda? Tajemnicą Poliszynela jest też to, że nie bez przyczyny to nietknięcie Leszka Czarneckiego przez lata, no bo po prostu miał pieniądze, dawał reklamy tam, gdzie trzeba. No, przede wszystkim prowadził interesy... Bardzo kontrowersyjne, delikatnie mówmy, zachowując ostrożność procesową. Były to interesy, które bazowały bardzo często na ludzkiej dobrej wierze. Te produkty bankowe, które sprzedawał, no miały pewien margines ryzyka i tak naprawdę bardzo charakterystyczne jest to, że dziennikarz Gazety Wyborczej, pan Samcik, na łamach samej Wyborczej nie zdobył się na krytykę interesów Leszka Czarneckiego, ale na swoim blogu już tak. Więc to pokazuje, jak bardzo tacy ludzie funkcjonowali dzięki temu, że... Zresztą Maciej Samcik już nie pracuje w Gazecie Wyborczej. Teraz, trzeba dodać, był dobrym analitykiem właśnie finansowym. Chyba był za dobry, bo parę razy powiedział, tak samo na przykład wyśmiał aferę, rzekomo aferę srebrnej. Więc Wyborczej najwyraźniej się to nie spodobało. Ale wracając do Leszka Czarneckiego, to jest bardzo charakterystyczne, że on ożenił się z dziennikarką, która chyba wtedy była jeszcze w TVP. I ten taki sojusz dobrego, mocnego pieniądza z mediami, to była taka norma, której nikt się specjalnie nie dziwił. Wszyscy uważali, że to jest no, taka przepustka do salony. No i po latach okazuje się, że pan Leszek w rzeczywistości
dobrej zmiany czuję się coraz gorzej. I to... A jeśli mowa, Andrzeju, za chwilę oddam głos, bo jeśli mowa o elitach trzeciej RP, to jest też Leszek Balcerowicz, prawda, który bardzo mocno krytykuje właśnie piątkę, nie Piotra Semki, ale Jarosława Kaczyńskiego. O, śmieli, o. Profesor Balcerowicz krytykuje każde posunięcie gospodarcze, które zrobi, które robi tak zwana dobra zmiana. I trudno się dziwić, że wziął pod swoje zelówki również piątkę Kaczyńskiego. Krytyka profesora Balcerowicza z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej agresywna, coraz więcej używa epitetów, coraz nie ma to wspólnego z jakimś ekonomicznym sensem i jest to generalnie nie tyle krytyka gospodarki, ile po prostu wypowiedź propagandysty ze szczerego serca, niecierpiącego obecnych... Wszystkiego tego, co zdarzyło się po 2015 roku. Tak jest. Dla niego jak gdyby życie skończyło się w 2015 roku, a od tamtej pory pozostała tylko żółć, którą wylewa pod pretekstem analiz gospodarczych przeciwko rządowi Zjednoczonej Prawicy. Ja jakoś zawsze do Leszka Balcerowicza miałem pewien element szacunku. Natomiast gdyby on różnicował... Kiedyś nawet porównywałeś go z Erkhardem. Tak. To po prawej stronie to nie jest popularne. Przypomnijmy, że Erkhard był ekonomistą u Adenauera, który postawił Niemcy na nogi. Natomiast to się zamienia tylko w coś, w taką sekwencję złorzeczeń. To panu Leszkowi nie służy, moim zdaniem. No i teraz kolejne pytanie, takie dosyć poważne pytanie, ale trudno na nie pewnie odpowiedzieć precyzyjnie. Kto wygra te wybory? To jest pytanie poniżej pasa. Nie, jak gdyby brali panowie udział w sondażu dzisiaj, to kto wygra? Ale chodzi o wybory do Europarlamentu? Oczywiście. No dzisiaj chyba był... takiej pracowni, no i Ibris chyba był, i tam pokazuje, no, że PiS musi liczyć się z tym, że będzie wynik bardzo zbliżony. W tym sondażu Ibrisu jest 38-37, ale są dwie ważne rzeczy, które nie powinny zachwycać PiSu. To znaczy, że Kukiz nie wchodzi i dwa, że... A druga ciekawa informacja to jednak ciał się skończył i kolega Biedroń ma 6,3, czyli efekt świeżości się wyczerpuje i już zresztą on się popełniał błędy, dzisiaj ochrzanił dziennikarkę w TOK FM. I mu też nerwy puszczają. Tak. No bo ona zapytała go, dlaczego nie poparł tej deklaracji podpisanej przez Trzaskowskiego. Tak zwana deklaracja warszawska. A on na nią, że ona jest dziennikarką, która wspiera. No w wypadku TOK FM to akurat nie będę się dziwił pytaniu, ale tak nie reaguje. Poza tym dzisiaj bardzo elegancko zaatakował Tomasza Lisa, też nie bohatera mojej bajki, ale banować go na Twitterze, to są jakieś takie dziwaczne wypadki polityczne. Ale Tomasz Lis też słynie z rozdawania. No dobrze, no, ale jednak to... Wracając do sondażu. No jednak on jest politykiem, który... Proszę bardzo, sondaż pokazujemy, Andrzej komentuje. Wracając do sondażu, zależy jak na to spojrzymy, bo ja to czy liczymy... Poczekaj, bo teraz jest kwestia taka, czy za zwycięstwo opozycji uzna się sumowanie wyniku Biedronia z Koalicją Europejską, czy też nie. Albowiem jeśli chodzi, czy też po prawej stronie, można tak umownie powiedzieć, sumujemy wyniki Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, ale nie wchodzi. Nie wchodzi i to jest też ważna rzecz, o której żeśmy jeszcze nie powiedzieli, mianowicie, że Koalicja Polska, nazwijmy ją tak, no niestety zjada PiSowi, bo według tego ostatniego sondażu to już jest 4,1, czyli na PiS pewno... miałby 42. No powiedzmy sobie, że nie wszystko wchodzi, nie wszystko zjada, bo tam 2% jest takich, co by na Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie zagłosowało, ale te 2% na pewno zostało zjedzone. A co zmieni jutrzejsza jutrzejsza manifestacja Rondo Dmowskiego ma, zdaniem feministek, mówiąc najogólniej, umownie, zmienić nazwę na Rondo Praw Kobiet? No to jest bardzo groźny sygnał, że lewica przystępuje do takiej agresji wobec symboli prawicowych.
To no, w wypadku księdza Jankowskiego to tam są podstawy do rozmaitych złych podejrzeń, natomiast w wypadku Dmowskiego to jest powód już do tej tezy, że trzeba na przykład obalić pomnik Dmowskiego, który jest w Warszawie na Placu na Wzdrożu. Ale mieliśmy w ciągu tego miesiąca trzy takie incydenty. W Stargardzie oblano pomnik Jana Pawła II farbą. W Tarnowie powieszono napis chroniłem pedofilii. I to samo działo się w Poznaniu na Placu Katedralnym. Więc ta agresja zaczyna być coraz bardziej wyraźna. Ona też będzie szła, bo obawiam się, że się wykrakać, no, ale ślepy nie jestem. W kierunku pomników żołnierzy wyklętych, bo mieliśmy to jest na końcu temu, tej drogi temu blokadę KOD-u. No i widzieliśmy, co się działo 1 marca, no właśnie. To jest generalnie skutek trochę taki poboczny, ale mimo wszystko ja to te sprawy łączę. Zmasowanego ataku na Kościół, który trwa od momentu wejścia na ekrany filmu Claire. On się przejawia w różnych formach. Począwszy od tego filmu, poprzez zniszczenie... Poczekaj, episkopatu przed trybunałem. No tak, no również wyczyny Scheuring-Wielgus przed Ojcem Świętym. Do tego wszystkiego dochodzi kwestia pomnika księdza Jankowskiego. No i jak gdyby teraz następuje przerzucenie trochę tego tematu z Kościoła na temat narodowy, czyli zmiana nazwy Ronda. I następnym krokiem w ramach żołnierzy wyklęci, a też z lewej flanki idzie ofensywa LGBT. Tutaj w postaci deklaracji warszawskiej duetu Trzaskowski-Rabiej. Oraz to, co już zapowiada prezydent Dulkiewicz w Gdańsku, to znaczy naśladowanie deklaracji warszawskiej, czy powiedzmy sobie pójście w tym kierunku, tak zwanej w cudzysłowie otwartości. Dulkiewicz tutaj staje się coraz bardziej, wchodzi w buty Pawłowicza, Pawła Adamowicza. Bardzo agresywny styl, odmowa jakiejkolwiek dyskusji. Pan Płożyński junior postawił 5 pytań, za całkowicie zlekceważyła. Napisała też bardzo elegancki i taki konfrontacyjny list do ministra Glińskiego w sprawie ECS-u. No i jeszcze jedno. Pani Dulkiewicz wzywa do świętowania razem 4 czerwca, a jednocześnie jest, wszyscy wiedzą, że 4 czerwca Donald Tusk urządzi opozycyjny zjazd. Zresztą powiedziała, że czeka. Najlepsze w tym wszystkim to jest to, Dulkiewicz, że pani Dulkiewicz, że czeka na Donalda pani Dulkiewicz cały czas, dzisiaj nawet to powtórzyła, szermuje argumentem, że chodzi do kościoła, jest osobą wierzącą i robi to wszystko w imieniu chrześcijaństwa, podczas gdy równolegle jej poprzednik Paweł Adamowicz mówił to samo, a jego marzeniem było wzięcie udziału na czele pochodu tęczowego homoseksualistów et consortes. On robi biedę, on mówi, że da, nie jestem. Tak, tak, ale to świadczy o tej obłudzie tej ideologii i tej argumentacji, o obłudzie, o hipokryzji i takiej chytrości po prostu. Tak, ale przeciwko klerykalizmowi. Pytanie, czy ta lewicowa ideologia przedrze się przez tę prawicową, tak jak to się dzieje w Europie Zachodniej? Bardzo słabo zorganizowana jest strona prawa. Takie pojedyncze wyspy to jest Ordo Iuris, Fundacja Tata i Mama i Ruch 4 marca, który ma pomóc. Ale na przykład to już, gdy 4 marca pojawił się na Facebooku, to został zablokowany. Dalej. No niestety obawiam się, że Kościół będzie się bał, jak gdyby wesprzeć, tak jak trzyma na dystans Ordo Iuris. Faktem jest, że też decyzja Kai Godek, aby przyłączyć się do tej koalicji narodowców i Korwina, tak, nie pomogła. Nie pomogła, tak, tak. Nie pomogła, natomiast to coraz bardziej katolicy muszą sobie uświadomić, że muszą działać sami. I ostatnie zdanie. No tutaj sytuacja po prawej stronie rzeczywiście przypomina trochę słynne powiedzenie Tuska, ciepła woda w kranie. Tu ze strony rządu dzieje się niewiele. Kościół to tak jak Piotr zanalizował. Natomiast jedynym ratunkiem
w tej sytuacji jest organizowanie się oddolne społeczeństwa i protesty, zdecydowane protesty przeciwko indoktrynacji LGBT. Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących był taki. Tak, kościoła. Tak. Trzeba do tego wrócić. No na pewno odkurzyć stare znajomości i zastanowić się, jak działać razem. No i kończymy. Teraz tego nie zrobi. No. Piotr Semka, publicysta Tygodnika do Rzeczy, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Andrzej Potocki, publicysta Tygodnika Sieci, dziękuję również. Dziękuję bardzo. I dziękuję Państwu za uwagę. Za chwilę kolejny gość, polityk tym razem za chwilę.